Glina towarzyszy ludzkości bardzo długo. To przecież rewolucję neolityczną zaczynam od tego, że człowiek zaczął wykorzystywać i ujarzmiać glinę do swoich celów. Wcześniej oglądaliśmy kafle, ale teraz to, co było bardziej powszechne na stołach dawnych mieszczan Tykocina. Po mojej lewej i prawej stronie znajdują się dwa naczynia zasobowe. Były to naczynia, które służyły do przechowywania produktów spożywczych w postaci właśnie sypkich, czy to było właśnie zboże, czy to było już przemielone zboże na mąkę oraz kaszę. To właśnie w nich dawni Tykocinianie przechowywali to, co głównie się, czym się żywili. Ich forma jest dosyć charakterystyczna. Jak zobaczycie, tutaj bardzo wysoko wysklepiony bark, wylew jest cofnięty do tołu i do tyłu, a sama wysokość wylewu jest niska. To jest charakterystyczne właśnie na la początków XVI wieku. Takim garom towarzyszyła też pokrywka, która pozwalała zamknąć wszystko dosyć szczelnie w naczyniu. Jego małym, mniejszym, miniaturowym bratem jest ten właśnie garnek. Jak widzicie, forma jest podobna, tylko bardziej wypalona w atmosferze utleniającej, która pozostawiła taki szary, czarny odcień na naczyniu. I to, co widzimy w całej Polsce, ale nie tylko, jest w pewnym momencie tak zwana rewolucja stołu. Dobrze, koparka pojechała, mogę kontynuować. Rewolucja stołu to jest bardzo ciekawy proces, który zaistniał pod koniec późnego średniowiecza w XVI wieku, a jego apogeum mamy w wieku XVIII. To jest właśnie w ten czas, kiedy ludzie odchodzą od typowych naczyń, które były wykorzystywane do codziennego użytku i na specjalne okazje, czyli były po prostu takie same, do pojęcia, że tak jak dzisiaj, przychodzą goście, wyciągamy to, co jest najlepsze. I przykładem właśnie tego zmiany tego postrzegania jest właśnie ten dzban z XVI wieku. Jak Państwo widzą, kolorystyka jest całkowicie inna. Biała glinka, która pokrywa cały dzban, na którym został wykonany malunek tlenkiem miedzi, przez co mamy taki piękny zielony odcień, było naczyniem, które wystawialiśmy wtedy, kiedy chcieliśmy kogoś godnie ugościć. Forma wysmukła, służąca właśnie do nalewania napojów, prawdopodobnie wina, z tordowanym uchem, czyli tordowanym, co oznacza zakręconym i przyczepionym do tego, przyczepionym do dzbana. Taką typ ceramiki nazywamy ceramiką fajansową, protofajansową, czasami też majolikową. Tutaj jeszcze musimy się zastanowić, który dokładnie typ do niego przypiszemy. Co też istotne w tym naczyniu, chciałem jeszcze zwrócić uwagę, jest to, że tutaj na samym dnie widzimy takie półkoliste ślady odcięcia. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy naczynie było wykonywane na kole garncarskim, w pewnym momencie garncarz, kończąc pracę, musiał je odciąć. I to, co właśnie tu widzimy, to jest ślady właśnie odcięcia drutem przez garncarza kiedyś. Ceramika towarzyszy badaniom nowożytnym zawsze. To jest właśnie źródło, którego jest najwięcej. Pewnie Państwo spytają, ale po co wy to zbierać? Przecież to są zwykłe gary. Te gary mówią nam o tym, jak bogate było społeczeństwo, jak dynamicznie się zmieniało oraz w jaki sposób kontaktowało się z innymi środkami garncarskimi. Owszem, już dla czasów nowożytnych jest to już bardziej źródło drugorzędne, masowe. Jednak w archeologii to właśnie dzięki masowym zabytkom dowiadujemy się najwięcej. Thank you.